piramid od dramatu po happy end, tak można w skrócie określić dzisiejszy mecz z Tomasowią. No, zgadza się, jak to się mówi, z piekła do nieba. Cieszymy się, że na końcu sezonu wygraliśmy 4-3. Kibice mieli niezłe widowisko. Cieszymy się, że już sezon zakończyliśmy ligowy w dobrym stylu, 3 punktami. No i teraz jeszcze został tylko mecz środowy Puchar Polski z Chełmianką. Pierwsze 20 minut to tak jakby was nie było na tym boisku, tak ospale, gdzieś tam niedokładne podania, gdzieś widać było, że tak gubiliście się w środku pola. Czym to było spowodowane tak naprawdę? Nie wiem, może już myśleliśmy o tym właśnie, że już jest koniec sezonu, ten ostatni mecz ligowy dzisiaj. Pogoda, wiadomo, piękna na plaży, ale w takich warunkach ciężko się gra. Wiadomo, też Tomasowia też gra w tych warunkach, ale może jakoś zostaliśmy te 15-20 minut w szatni i to mogło spowodować, że nie byliśmy skoncentrowani tyle, żebyśmy prowadzili grę. Ponoć w przerwie meczu była taka twarda, ostra dyskusja ze strony sztabu szkoleniowego. Podziałało to? Zmobilizowało was jakoś dodatkowo? No jesteśmy mężczyznami. Każdy wie, o co gra, o swoje nazwisko, o kontrakty, o 3 punkty, zwłaszcza żeby kibice byli zadowoleni. No trzeba powiedzieć sobie czasami jakieś ostre słowa. Jak widać, miały efekt i wygraliśmy mecz. Na konferencji prasowej drugi trener Motoru Kamiński mówił o tym, że będą chcieli tutaj, żeby cię zatrzymać, żebyś dalej do kolejny sezon grał w Motorze. Jak wygląda twoja sytuacja na chwilę obecną? Bo kiedyś rozmawialiśmy o tym, ale tak jeszcze nic nie było jasne. Na chwilę obecną kontrakt mi się kończy w czerwcu. Rozmawiał prezes ze mną już raz, przedstawił mi warunki, które nie są do zaakceptowania. Bo zostałem zaproponowany takie pieniądze, jakie dostałem po spadku. Nie chciałem odchodzić z klubu. Po spadku po prostu chciałem pomóc tutaj drużynie, trenerowi, prezesowi. Objął tą funkcję, żeby po prostu zostać, powalczyć w tym sezonie, zbudować drużynę. Uważam, że zrobiliśmy to na wiosnę w bardzo dobrym stylu. A co ze mną? No mam kilka ofert, nie ukrywam. Dzwonią do mnie trenerzy z innych klubów, proponują mi kontrakty. No tak jak mówię, jestem z Lublina, chciałbym awansować z Motorem do wyższej ligi, ale te warunki, jakie mi klub zaproponował, są nie do przyjęcia w tej chwili. Rozumiem. A powiedz, jak już w środę kolejny mecz, tym razem mecz przyjaźni z Chełmianką. Chcecie wygrać ten puchar i przejść do następnej fazy rozgrupowej? Chcemy puchar wygrać, chcemy, żeby tutaj było święto. No wiadomo, mecz przyjaźni, ale aby święto było u nas w szatni, a nie w Chełmiance. No i mam nadzieję, że to nie będzie mój ostatni mecz w barwach Motoru, ale no na to się zapowiada.